Cześć! Witam cię serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Słowa mają moc. Ja nazywam się Aga Cieślak, a to jest już 17 odcinek w sezonie szóstym tego podcastu. Śmieszne, jak ten czas szybciutko nam leci. Szósty sezon rozpoczął się wraz z przeprowadzką na Cypr. Przeprowadzka była w czerwcu, odcinków już 17. A tutaj z upalnego lata zrobiła się lekko chłodna jesienio -wiosna. Ciężko powiedzieć, co to jest. Słońce świeci, jest zielono, ale wypadałoby, żeby po lecie była jesień. Natomiast tu po lecie wszystko się zieleni. Obserwuję to z ogromną ciekawością. Ale nie o cyprze dziś, ani nie o szybko płynącym, płynącym czasie. Dziś. O poświęceniu siebie. Jeśli czujesz, że jest ci jakoś do tego blisko, posłuchaj. Posłuchaj w obecności, posłuchaj w tu i teraz. Posłuchaj z uważnością i świadomą intencją. Zbierz siebie teraz z innych miejsc, z innych emocji i wydarzeń dnia codziennego i bądź przy sobie, dla siebie. Pomyśl sobie jeszcze, czego dziś poszukujesz. Jakie odpowiedzi, którą chcesz znaleźć może w tym podcaście, a może w tym dniu? Jaka jest Twoja intencja na to słuchanie? A może na dłużej? Co chcesz uzyskać, osiągnąć, wiedzieć? Niech ta intencja się pięknie dla Ciebie wypełni. Mam nadzieję, że już jesteś przy sobie i że masz intencję. Hm. Zaczynamy. Ja dziś zabieram cię w opowieść o destrukcyjnym wzorcu, jakim jest poświęcanie siebie. Aktywnym najczęściej w kobiecej podświadomości, ale u mężczyzn też się pojawia, natomiast ja się naturalnie częściej spotykam z tym u kobiet. Poświęcenie w relacjach, poświęcenie w rodzinie, poświęcenie w miłości, czasem też poświęcenie siebie w życiu zawodowym. I może nawet zapytasz, co takiego złego w tym poświęcaniu siebie, dlaczego ten wzorzec destrukcyjny? Hm. Wszystko jest ok, kiedy dajesz i bierzesz, kiedy jest w równowadze, kiedy ty się starasz w tych relacjach, ale też utrzymujesz starania. Ten odcinek jest poświęcony, hm. poświęcony poświęcaniu, czyli dawaniu w tym braku równowagi, dawaniu. Więcej. Dobra, co nam będzie potrzebne, aby rozłożyć sobie na kawałki przekonania, przekonanie o poświęcaniu? Najpierw poszukamy go w słowach i zachowaniach, bo rzadko kiedy ktoś, ktokolwiek, nasza, rzadko kiedy nasza poświęcona mówi do siebie: Ja się tak bardzo poświęcam. Rzadko kiedy występuje taka pełna świadomość i nazywamy te rzeczy po imieniu, stąd to jest ukryte przekonanie. Stąd nie w świadomości, ale w podświadomości sobie działa. Omówmy więc sobie na początek, omówię na początek, jak się objawia, potem skąd może pochodzić, a na koniec, oczywiście, co z tym można zrobić, bo nie ma takiej rzeczy w życiu, której nie dałoby się zmienić. Tu i teraz, dzisiaj. No dobra. To po czym rozpoznać to destrukcyjne poświęcanie? Bywa, i to już tak idziemy, w tak, kiedy idziemy w lata, a nawet w dekady. Bywa, że ono wypowiada się wprost, w płaczu. w płaczu, w żalu, w niemocy. Ja się dla was tak poświęcam, a wy nic. Bywa, że jest mówione przez matkę, przez babkę, gdzieś przy uronionej łzie. Poświęciłam wam, poświęciłam tobie. Całe moje życie albo w krzyku Tyle dla ciebie poświęciłam, a ty mi się tak odwdzięczasz? Hm. To już się dzieje, kiedy nasze poświęcenie idzie w lata, kiedy nam już narośnie, kiedy to są dekady całe a jak to rozpoznać, kiedy ono się rozpoczyna? Czy mam ten zapis, kiedy mam lat trzydzieści, czterdzieści? Czy ten wzorzec jest we mnie aktywny? Posłuchaj, proszę, z uważnością, bo ja zajmuję się tym tematem, dlatego że ostatnio zobaczyłam u siebie ten wzorzec lekko aktywny. Zacznijmy od miłości, bo tam się poświęcanie najbardziej lubi rozgaszczać w związku. Kiedy zaczyna się związek, pojawia się on, pojawia się ona, a ty siebie zmieniasz. Jakbyś odkładała siebie swoje potrzeby starą ja. Na później, na półeczkę. I złasz jego zdania? Dbasz o jego konu, komfort? Realizujecie jego hobby? Może więcej sprzątasz, więcej gotujesz? Kiedy przychodzi w odwiedziny, zawsze ogarniesz trochę bardziej niż byś ogarniała dla siebie albo dla kogoś innego. Inaczej się ubierzesz. Niby nic złego, prawda? Wszystko jest OK. Przecież jesteś zakochana, to się starasz. W staraniu się dla drugiej osoby nie ma nic złego. To wszystko jest okej, okay. okej. Okay. Ale co, jeśli mijają miesiące tego związku? Hm. któregoś listopadowego poranka budzisz się, przeziębiona, słaba, niewyraźna, może już nawet chora. Przydałby ci się rosół, może z tej knajpy za rogiem, albo chociaż jakieś tabletki przeciwgorączkowe. Ale nie łapiesz za telefon, nie dzwonisz do niego, mówiąc, kochanie, potrzebuję, żebyś był, zajął się, coś zrobił. Przecież nie będziesz go trapić, on ma pracę, on ma tyle na głowie, jakoś sobie poradzisz, zawsze sobie radzisz. No i lepiej przecież, żeby cię takiej słabej nie widział, niewyraźnej. A dalej, w tym dniu? Ty taka osłabiona, oczywiście, już sobie poradziłaś, a on pisze że ma dziś ochotę na wyjście. Może z kolegami? Może wspólne? Albo pisze, że ma ochotę na kotlety schabowe. I co się dzieje teraz z poświęconą? Nieważne. Poświęcona jest nieważna. Poświęcona jest na półeczce. Jeśli chce wyjść z kolegami, no myślisz sobie, no dobrze, no niech idzie, przecież nie będzie tu ze mną chorą siedział i marnował swojego wieczoru. Sama sobie posiedza. Kiedy chce wyjść wspólnie, to może lecisz do tej apteki po jeszcze więcej tych tabletek. Bierzesz dwie, trzy pastylki, ogarniasz się jakoś i idziesz z nim. No bo przecież wcale nie jesteś tak bardzo chora, tylko się troszkę źle czujesz. A kiedy chce te kotlety, to pewnie może lecisz po to mięso i tłuczasz. Poświęcasz siebie samą. Czemu to destrukcyjne? Może już wiesz, może już słyszysz. To Twoje dobro, Twoje zadowolenie, Twoje potrzeby leżą odłożone na półeczce zapomnienia. On coś chce, to ty wstajesz i robisz. A może Twoje poświęcenie ukrywa się gdzie indziej? Może gdzieś w ulubionym serku na śniadanie? Zawsze go sobie kupowałaś, bo tak ci smakował rano z herbatą, z chlebem, z pomidorkiem, z herbatą. Ale pojawił się on. I on lubi inny serek. On lubi gołdę czy innego czedara, więc zawsze kupujesz tę gołdę. Mija trzy, pięć, 10 lat tego związku, ty nawet nie pamiętasz, że miałaś ulubiony ser. A on myśli, że lubisz dokładnie to, co on, bo zawsze przecież jecie gołdę, zawsze kupujesz, zawsze. Skąd on ma wiedzieć? Poświęcona żyje w uważności na niego, ale nie tylko na niego. Uważności na nich, na dzieci, na rodziców, na innych, na osoby w pracy, w uważności ich potrzeb. One są nadrzędne. Ona się nimi zajmuje, aby on miał. Nieważne co. A to zawsze piwo w lodówce, a, ten, a to ten ulubiony ser, sobie nie kupuje, bo po co, bo przecież budżet lepiej nie wydawać tyle i po co dla nich dwojga tyle tego sera. Hm. Kupuje jego. Zawsze. Będzie miał to, co lubi. Gotuje pod niego. Zawsze. Powoli zmienia siebie, dom zachowania dla niego. Może coś obroni. Może się przy czymś. Hm. Zachowa. Wspólne wyjścia z koleżankami do kina. Ale wiecie, tylko wtedy, kiedy on idzie na mecz. Albo yoga. Ale też tak, żeby nie przeszkadzać, tak to trzeba wpleść, żeby wszystkie swoje rzeczy zrobić. Swoje, czyli de facto wasze. Czyli gdzieś tam w kąciku, bo może on pracuje, bo może coś ogląda, bo dzieci robią lekcje, więc gdzieś tam, żeby na słuchaweczkach <laughs> nie zawracać nikomu głowy. Tu mi się przypomina warsztat Natalii de Barbaro. Nazywa się Własny Pokój. Wiecie, że my kobiety nie mamy najczęściej własnego pokoju w swoim domu? Nie mamy nawet własnego kątka. Dzieci mają, mąż ma, ma przecież z nami przestrzeń, ale często ma też biuro, czy inny garaż, czy piwnicę, gdzie coś tam sobie czasem majsterkuje. A my bardzo często nie mamy swojej własnej przestrzeni w naszym własnym domu. Dlaczego? Bo innych stawiamy. Przed sobą. Poświęcona, zanim sobie zdaje sprawę z tego, że się poświęca, z tego, że sama jest gdzieś tam odłożona na później, a bywa, że nie zdaje sobie sprawy całe życie, to ona często mówi, narzeka, tyle dla niego robię, on dla mnie nic, jakby przychodził na gotowe, albo tak dużo daje, a nikt mnie nie docenia, albo nie mówi nic, tylko widzi. Że on siedzi nad książką czy komputerem, a ona musi uprać, ugotować, posprzątać, poukładać, dzieci ogarnąć, lekcje z nimi odrobić. No bo ktoś musi. W smutku, w żalu, coraz większej złości rośnie jej niezadowoleniem. Poświęcone czasem przychodzą na konsultacje Jaga i mówią, Aga, no nie wiem, wszystko jest, mąż jest ok, dzieci zdrowe, pracę lubię, ale jestem nieszczęśliwa. Nie cieszy mnie, to wszystko nie raduje. Ten ładny dom to życie zawodowe. To życie macierzyńskie, to życie w związku. Nie, niby powinno być Okej, okay, a, a ja się czuję źle. Wróćmy jeszcze chwilę do początku, kiedy ta poświęcona się zakochuje, poznaje kogoś, zaczyna się zajmować nim. Jego życiem, jego pracą, jego pasją, jego dietą, jego zdaniem, jego sportem. Z czasem jest coraz mniej szczęśliwa w tym związku. Z czasem niknie i z czasem gaśnie. On trochę naturalnie traci nią zainteresowanie, bo ona sama się sobą nie interesuje. Tak to niestety działa. Kiedy my siebie odstawiamy na półeczkę, oni też nasz nas odstawiają na półeczkę kiedy ja się sobą nie interesuję kiedy ja nie realizuję swoich potrzeb kiedy ja siebie odkładam na później to nikt nie realizuje moich potrzeb kiedy ja sobie nie dam to nikt mi nie da bo to niestety tak nie działa ona może jeszcze wymaga tego jego zainteresowania cały czas mówi to wszystko że to jest o nim że on jej nie daje Albo może nie wymaga? A jak wymaga, to już, już w tym żalu, w tym krzyku rozpaczy. Bywa, że ona odchodzi. Bywa, że on znajduje sobie kogoś innego. Bo wiesz, wcale nie jest tak atrakcyjnie być z tą poświęconą. Przecież ona gaśnie, jest niezadowolona, nie można się nią zająć, jest rozgoryczona, nie zajmuje się sobą tylko nim. A może on wcale nie szuka takiej matczynej opieki u partnerki? A może inaczej? Bo bywa, że on właśnie szuka, bo sam się w domu w takiej miłości nauczył, bo poświęcała się jego mama. Więc teraz się nauczył, że kiedy kobieta się poświęca, to kocha. I właściwie to jest mu tam dobrze. Coś czuje, że jest nie tak, czegoś mu brakuje. Nie ma przestrzeni, żeby tą swoją kobietę obdarować. Ucieszyć, no bo ona jest zmęczona. Poświęciła się. Ale wróćmy do tego, kiedy ona czasem odchodzi, znajduje pewnego dnia siłę, żeby postawić na siebie, albo tak długo już jego obwinia za to niewidzenie jej, niedocenianie, za to, że kwiatów nie kupował. Nieważne, że mu wiele lat temu powiedziała, że cięte kwiaty to tak szybko umierają i szkoda pieniędzy. Ale on nie kupował. Narandki nie zabierał. Nieważne, że mu mówiła, że woli jeść w domu, swoje gotować, tak jak on lubi, bo zawsze był niezadowolony w tych restauracjach. No dobra. Poświęcona odchodzi. I powolutku, dzień po dniu, krok po kroku, okazuje się, że ona jest. Że może siebie ściągnąć z tej półeczki. W sklepie zauważa ten ukochany Serek. Kupuje sobie, sama sobie robi i je pyszne śniadanie. Może dzisiaj jeszcze kupi sobie kwiaty, książkę, deser, wino, wróci do jogi, zadzwoni do przyjaciółek, umówią się do kina. Poświęcona jest. Budzi się nagle. Dobrze jej ze sobą. Popłacze trochę za nim, no ale dobrze jej. Rozgości się ze sobą, u siebie, siebie odzyska. Jest jej dobrze. Śpi jak chce, je jak chce, wychodzi kiedy chce, nosi co chce, może nawet bałagan ma, kiedy jej się nie chce. Poświęcona odzyskuje siebie. No i brawo. Pięknie stanęła na nogach, tylko co dalej, bo przecież ona nie chce być sama. No ale, jak była z nim, w tym związku czy we wcześniejszym związku, to było źle. A jak jest sama, to jest dobrze. To jak to teraz ma być, to byli oni ci źli? Może poświęcona zaczyna widzieć już jakiś wzorzec. Tu pojawiają nam się trzy wyjścia. Bo albo poświęcona ich obwinia i cały czas te nieszczęśliwe związki są dlatego, że mężczyźni jej nie dają, nie doceniają. Traktują, jakby była odstawiona na półeczkę. Może pojawić się właśnie kolejny on. I znowu schemat, w którym ona odkłada siebie na półeczkę, a potem jest niezadowolona ze związku z niego, bo on traktuje ją, jakby była odłożona na półeczkę. Może być też tak, że po jednym czy drugim takim związku nie pojawia się nikt. Mijają miesiące, mijają lata, każda ran randka rozczarowuje. Czasem z kimś się pospotyka kilka tygodni, ale nic większego z tego nie wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że czasem, kiedy nam się zapisze kolejny zapis za tym poświęceniem, czyli zrobi nam się taki dowód w życiu tego naszego przekonania, że miłość i związek to jest brak siebie, że to są kompromisy, że kiedy ja kocham, to mnie nie ma, to będziemy tego unikać. Zawsze znajdzie się dobry powód, żeby nie kontynuować relacji. Jeden będzie za głośno mówił, drugi za dużo, trzeci wcale. I już trzy powody. A tak naprawdę to jest ochrona siebie na poziomie podświadomym, bo przecież kiedy znikam w związku, kiedy ja wchodzę w relację i znikam, tak u mnie było do tej pory, to znaczy, że nie mogę wchodzić, bo mnie nie ma. Oczywiście ze środka tego nie widać. Oczywiście ze środka patrzymy na to, że to oni, ale podświadomość nas chroni. Nam się wydaje, że coś tu jest nie tak. Przecież ja chcę być w związku, mieć miłość, dzieci, dom. Ale podświadomość, nie używając swego głosu, nie mówiąc nam o tym, ale mając swoje inne moce, oczywiście broni nas i mówi, no jak to w związku? Przecież znowu znikniesz, no znowu nas nie będzie, znowu ciebie nie będzie, znowu będziesz nieszczęśliwa. Więc podświadomość ci tam podszeptuje. Zobacz, jak on głośno mówi, zobacz, jak on dużo mówi, zobacz, on nic nie mówi, jak ty będziesz z nim teraz spędzać kolejne 50 lat, jak on nic nie mówi. Pozostajemy w samotności, bo po zapis nad poświęconą ten kolejny jakby poziom zapisu naszego przekonania, wydarzenia i doświadczenia z życia zaczynają nam udowadniać, że związki są złe i my w nich tracimy siebie. Okej. Okay. Czyli to są dwa wyjścia. Albo pojawia się kolejny związek, który próbuje nas tego samego nauczyć, albo pojawia się pustka, bo nasza podświadomość chroni nas już przed tym odkładaniem siebie na półeczkę, przed tym znikaniem. Jest jeszcze jedno wyjście. Poświęcona zaczyna zauważać, że może to nie jest prawda o wszechświecie, że wszyscy mężczyźni nie doceniają swoich partnerek, tylko może to jest troszeczkę jej wersja. Jakiś schemat. Coś zaczyna czytać, gdzieś trafia na jakiś kurs, medytację, wyprawę czy inną terapię i zaczyna sobie może z tego wzorca wychodzić. Przychodzi wtedy na spotkania i mówi Jezu, no tak to wszystko prawda. Zauważa i wspomina, jak mama robiła wszystko. Mama nie siedziała nigdy z kawą czy z książką. Ona była zawsze w kuchni, ze szczotką, ze zmiotką, z zakupami, z obieranymi ziemniakami, mytymi oknami, odrabianymi lekcjami. Kiedy ojciec. No, przecież on się nie zajmował wychowywaniem i dziećmi, on chodził do pracy. Dom, dzieci, często nawet wydatki na dzieci, na kolonie, na jakieś atrakcje, były odpowiedzialnością mamy. Pożyczała od babci, organizowała, tak jakby ona. Ona, czyli nasza poświęcona córka i jej rodzeństwo, miały wszystko. Hm. Nie chodziła do kina. Jej mama nie chodziła do kina, nie robiła sobie przerwy na kawę. W sumie to nie wiadomo tak naprawdę, co ona lubiła. Co lubi, co lubiła jeść. Zawsze gotowała pod ojca, pod dzieci. Nie miała swojego ulubionego serka. Albo nikt o tym nic nie wie. Nie miała wolnego. Nigdy nie wyszła sama z koleżankami, nie wyjechała na weekend. No bo przecież nie mogła go z tym wszystkim zostawić. Poświęcona zaczyna pracować, myśli sobie: dalej może, kurczę, może dlatego ja tak bardzo się boję mieć dzieci? Bo wierzę, że jak mama wszystko będę musiała robić sama. Bardzo trudno nam czasem ten wzorzec rodzinny, wzorzec miłości, który pokazał nam dom, albo nie miłości, trudno go nam czasem zauważyć. Przecież powiedziałyśmy sobie nieraz, za młodu, za mało lata, powiedziałyśmy sobie: ja taka nie będę. Ja będę mieć inny dom, ja będę mieć inne małżeństwo, będę inna, niezmęczona, nieutrodzona. Nie z uronioną łzą z braku sił, bo poświęcona oczywiście działa ponad swoje siły. Rodzina, dzieci, dom to jest robota dla dwóch osób. A ona nawet nie ma zasobów. Nie ma zasobów z pustego daje, z pustego kubełka, bo nie realizuje swoich potrzeb, więc nie ma z czego dawać. Wybrała? Postawić siebie na samym końcu. Aż trudno w to uwierzyć, że wszyscy najpierw, a ona ostatnia. Dla niej brak. Ona machnie ręką. Najważniejsze, żeby im było dobrze i im będzie smakowało. Ona niknie. Rzadko się uśmiecha. Coraz częściej choruje. Wiesz, kiedy jedno niknie, a drugie ma tylko dawane, to to nie jest miłość. To to nie jest dobra relacja. To jest relacja, która wymaga zmiany, transformacji. I nawet jeśli taki wzorzec zapisał nam się, mimo naszego, <gryw> u mnie to nigdy tak nie będzie. Bo wzorce zapisują nam się na innym poziomie niż świadome słowa, to zawsze, ale to zawsze można ten zapis zmienić. A jeszcze na marginesie do przyszłości, <laughs> bo może widzisz w sobie tę trochę poświęconą i te masz dzieci. Córki, i w nich się to zaczyna zapisywać. Czasem wiecie, niewystarczającym powodem do tego, żeby zająć się sobą, jestem ja sama. Ale już, jeśli ja mam dziecko, a dzieci się nie uczą z słów, dzieci się uczą z obserwacji, z naszych czynów, dzieci się uczą z energii, szczególnie od urodzenia do siódmego roku życia. Więc może, jeśli ty jesteś ta poświęcona, ta najmniej ważna i nie umiesz dla siebie zrobić zmiany, to może dla dziecka. Bo fajnie by było, prawda? Gdyby twoja córka nie była poświęcona. Tylko dostawała miłość, dbała o siebie, wychodziła na te spacery, realizowała swoje potrzeby. Miłość to dawanie i branie, miłość to staranie się, opiekowanie, ale też otrzymywanie tej opieki, tych starań. Miłość to codzienna równowaga. Ja lubię mówić, a właściwie wierzę w to, że to jest prawda, że miłość to jest równowaga z zyskiem energetycznym. Więcej o tym na warsztacie, o którym za chwilę wspomnę. Czyli, jeśli my jesteśmy w związku, to oboje tam zyskujemy. Kiedy się spotykamy, kiedy my jesteśmy razem, to każde z nas coś z tego dostaje. Kiedy ktoś w relacji nie dostaje, tylko daje, to znaczy, że ta relacja wymaga odmiany, będzie nam szła to niezadowolenia, będzie od razu nam szła, chyliła się ku końcowi. Bo jeśli ja coś jestem i nie otrzymuję, no to ja nie chcę tam być, albo jest mi tam źle. Okej, okay. co można zrobić z tą poświęconą w sobie, jeśli jest jej tylko troszeczka. Na przykład, pojawia się i przychodzi na te Bożonarodzeniowe święta, kiedy zjeżdża się rodzina i trzeba zarządzać jak profesjonalny menadżer relacji międzyludzkich w domu. Nowa młodego drażni dziadek, a babcia wszystko wie lepiej i wszystkim mówi co robić, więc siostra płacze. Znacie to. <grym> ja to w sumie nie wiem, po co nam studia z zarządzania zasobami ludzkimi, kiedy większość kobiet ma z tego doktorat, doktorat z życia, z zarządzania rodziną. Wiedzą dokładnie, co komu powiedzieć, jakie zadania. Komu wyznaczyć, o, o co kogo poprosić, a kogo najlepiej wysłać do sklepu na zewnątrz, żeby w domu był spokój. Ale odchodząc od zarządzania rodzinnymi zasobami, to właśnie często wtedy, w takim czasie gości, rodzina święta wpadamy w poświęconą. Może jej nie mamy na stałe i pięknie o siebie dbamy, ale gdzieś nam tu wychodzi. Więcej ludzi. Ta święta, takie ważne, wszystkim musi być dobrze, wszyscy się muszą cieszyć z prezentów i mieć pełne brzuchy? I bierzemy na siebie odpowiedzialność za ich wszystkich radość. Bo poświęcona jest też odpowiedzialna za to, żeby wszystkim było dobrze, żeby wszyscy się uśmiechali, żeby wszyscy się cieszyli. Przecież po to to robi, żeby im było dobrze. Okej? Okay? Co można wtedy zrobić? kiedy ona przychodzi do nas na stałe? Dodać siebie do tych wszystkich, którym ma być dobrze. Wiem, czego potrzebują inni? Daję im? No to? Dopytuję, dopisuję siebie do wszystkich. Czego ja sama potrzebuję na te święta? Spacery, jogi, komedii, wina, kocyka, dobrej książki, czego ja potrzebuję? Jak wszystkim ma być dobrze na tym rodzinnym zjeździe świątecznym, to mi też. A może jak mi nikt nie umie dawać prezentów, to ja sobie kupię dobrą książkę i jeszcze y, jakąś fajną herbatę, albo ten serek. Opakuję sobie i położę pod choinką. Przecież nikt się nie musi wiedzieć, nikt się nie zorientuje, że ja to sobie sama. Hm? Zaopiekowałam się, zauważyłam siebie, moje potrzeby są spełnione, a kubełek z miłością własną, sobie napełniam. Czyli kiedy poświęcony jest we mnie tylko troszkę. Kiedy wpadam w nią od czasu do czasu, no to wiem, że na co dzień potrafię o siebie zadbać. I zabieram tego dbaja w te sytuacje, kiedy poświęcona się rozgaszcza. Pracuję ze sobą, pytam siebie, czego ty w tym wszystkim potrzebujesz, czego ty chcesz. I sobie daję, sobą się opiekuję. Jeśli, poświęcone jest we mnie trochę więcej. Jeśli ona powoduje, że nie mam dobrych relacji, fajnych związków, że w miłości w każdym związku tracę siebie i jestem potem niezadowolona, to można sobie na przykład popracować z warsztatem miłości. Nazywa się Redefinicja Związków, no bo tu trzeba redefiniować podstawy tego, w co my wierzymy w przekonania o miłości. Kosztuje 250 zł i jest stale obecny na mojej stronie gaciśla.pl. To się robi samemu? To są podcasty i zrobione zadania, które właśnie pokazują nam przekonania, wy, wyciągają na wierzch nasze przekonania z podświadomości, mówiąc o tym, co jest prawdą o miłości. Na przykład to, że w związku wszyscy powinniśmy coś otrzymywać że związek to jest dawanie i branie ale każdy coś z niego dostaje, każdego cieszy. Redefinicja związków. Jeśli wierzę w poświęcanie się w miłości, to może po potrzebuję sobie popracować nad tym, jaka jest prawda o miłości. Bo uwaga, moje przekonanie wcale nie musi być prawdą. Moje doświadczenia ze związków, moje obserwacje wcale nie muszą być prawdą o miłości. Mogą być o nie miłości. Bo poświęcanie jest niemiłością. No a jeśli poświęcona rozchulała się u ciebie na dobre, jeśli poszło w lata, dekady, męża, dzieci, rodziców, czasem nawet w e, współpracowników czy własne firmy, w pracowników, bo przecież oni mają się czuć dobrze u mnie w pracy, w mojej firmie. I to przede wszystkim oni, bo przy okazji czasem za moją cenę. Za mój czas oni się mają tutaj czuć dobrze. Tu jeszcze wracając do tego, że poświęcona często wszystko wie lepiej, co będzie dla kogo, bo jest odpowiedzialna za radość i satysfakcję, zarządza tą radością, satysfakcją, dostarczaniem rzeczy innych i efekty są też zawsze na, na niej. Więc nie tylko ona się poświęca, czyli jest nieważna, zajmuje się potrzebami wszystkich innych. To jeszcze to, czy jest zadowolenie z potrzeb, czy brak zadowolenia jest na niej. Jeśli ktoś jest niezadowolony, na przykład mąż się krzywi, to to jest o niej czegoś nie dopilnowała, coś zrobiła źle. Poświęcona musi mieć wszystkich zadowolonych, bo przecież po to to robi, aby im było dobrze. Jeśli poświęcona opanowuje lub już opanowała większość twojego życia, to tu najlepiej zająć się pracą indywidualną, terapią. Ja jej nie robię zbyt dużo, nie robię terapii, ale robię pracę indywidualną. Eee, są spotkania jednorazowe, są pakiety, wszystko jest do znalezienia na stronie agacieślak.pl, ale tu też jest trudność, bo poświęcone jest bardzo ciężko wydać pieniądze na samą siebie. Tyż to pewnie sama. Ja to sama wiem większe kwoty na potrzeby jego domu dzieci zawsze się znajdą zawsze się zorganizują a na nią czyli na siebie nie ma nie ma na poświęconą bo szkoda bo ona jej potrzeby są mniej ważne ja sobie to rozwiązywałam na początku pracy nad sobą eee, mówiąc o tym że nie robię tego dla siebie bo wtedy jeszcze nie umiałam robić dla siebie robiłam to zawsze dla swojej córki kiedy ona była malutka, mówiłam, że ja sobie robię pewne zmiany i zajmuję się sobą, żeby ona już tego nie miała. Okay? Więc jeśli potrzebujesz argumentu, żeby zająć się sobą, to ten jest najlepszy. Nieważne, czy masz dzieci, czy dla przyszłych dzieci, bo jak zrobisz to, zanim masz dzieci, to wtedy masz pewność w ogóle, że one nie będą tego niosły dalej. Więc jeśli nie chcesz, żeby twoja córka była. Poświęcająca całe swoje życie, jeśli nie chcesz, żeby twój synek był biorący od poświęcającej, no to może to jest dobry powód do tego, żeby zająć się poświęcaniem w sobie. Posłuchaj. Moja droga, kochana, kochany, dostałaś swoje życie dla siebie. I ty, i tylko ty jesteś odpowiedzialna za zadbanie o to życie, które dostałaś dla siebie. Jeśli ty się sobą nie zajmiesz, nikt inny tego nie zrobi. To też jest energia. Kiedy ja wybieram siebie, kiedy ja wybieram swoje potrzeby, dbanie o ten dar życia, który ja mam w swoich rękach, to inni też jakoś zaczynają mnie widzieć i, mnie, i moje potrzeby też zaczynają o mnie dbać. Często wtedy energia dawania i brania w miłości. Wyrównuje się, bo miłości nie ma bez jej brania i przyjmowania. Pięknie dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za dziś. Na koniec pozwolę sobie ogłosić, chociaż nadal z pewną nieśmiałością, ale już jest aktywna subskrypcja przestrzeń jestem przestrzeń rozwoju, afirmacji, kreacji swojego życia. Znajdziesz informacje o niej w newsletterze lub na mojej stronie agacieśla.pl, klikając. W Jestem. Przestrzeń jest płatna. Miesięcznie kosztuje 39,99 zł. Znajduje się tam z zupełnie nowych i nigdzie niepublikowanych rzeczy: z miłości i przyciągania. Praca z wizualizacją. Wizja przyciąganie miłości i bratniej duszy jest zrobiona i dla mężczyzn, i dla kobiet. Znajduje się z duchowego rozwoju, takiego głębokiego rozwoju, praca z uwalnianiem lęku, strachu i cierpienia. Bardzo fajny proces. Coś na pieniądze. Już od wczoraj się pojawiła nowa afirmacja. Szczególnie dla osób, które coś sprzedają, mają swoje firmy, swoje produkty czy usługi, lub sprzedają produkty czy usługi innych ludzi, albo myślą o tym, żeby się tym zająć. Afirmacja się nazywa 100 tysięcy, no i w każdym kolejnym tygodniu będą się pojawiały nowe rzeczy. Poza tym są wszystkie afirmacje, wszystkie medytacje i podcasty, które były gdziekolwiek, kiedykolwiek dostępne, nieodpłatnie. Oraz kilka ze sklepu, kilka z kursów. Jest cały pakiet afirmacji na odchudzanie. Jest tego pełno. Można słuchać bez reklam, bez przerywników, zatopić się w ten świat rozwoju i afirmacji. Można sobie włączyć na całą noc. Niech leci i przyciąga same cuda. Zapraszam serdecznie. A mówię nieśmiało, bo to nowinka i świeżynka. Pracowaliśmy nad tym od roku, razem z moim Danielem. On teraz jest z wami na wsparciu IT, czyli odpowiada na wszystkie pytania. Uwaga, jakby coś dziwnie brzmiało, bo on nie mówi po polsku, więc odpowiada przez translator. No, ale chcemy posprawdzać wszystko, um, ponaprawiać wszystkie ewentualne technologiczne problemy. Teraz, bo robimy to tylko we dwoje, więc um, no właśnie. <laughs> e, zajmujemy się tym sami, ale też po to, aby za kilka tygodni wystartować już z pełną aplikacją. Czyli już dziś można subskrybować i słuchać e, poprzez stronę, a za chwilę będzie można ściągnąć sobie apkę na telefon i nadal słuchać. Nic się nie zmieni oczywiście w cenach. Są afirmacje, medytacje, są vlogi, są podcasty i uwaga, uwaga. Rozpoczynają się już w pierwszej połowie grudnia spotkania. Raz w miesiącu dla wszystkich osób w przestrzeni Jestem będzie się odbywało spotkanie. One są na różne tematy. W grudniu zaczniemy od energii, doładowywania się energetycznego. To będzie spotkanie medytacyjne dla wszystkich osób którym trochę brakuje ostatnio sił, nie mają energii do działania lub chorują, czyli na wszelkie przeziębienia. No właśnie. Będziemy się doładowywać. Nie ma słońca, jest jesień. Potrzebna nam jest energia, także takie spotkanie energetyczno-medytacyjne w grudniu, w styczniu spotkanie noworoczne o planach, o marzeniach, o kreacji. No i tak miesiąc w miesiąc będziemy sobie robić jakieś wspólne spotkanie, rozmawiać, medytować. Ta przestrzeń jest dla Was. Um, no dobra. I to chyba wszystko. Na wszelkie pytania, jak zawsze, odpowiadam pod mailem kontakt.agacieślak.pl. Pięknie dziękuję za dziś. Dziękuję za wysłuchanie. I pamiętaj, mówić o sobie dobrze, myśleć o sobie dobrze, kiedy Ty jesteś dla siebie dobra. Kiedy Ty jesteś dla siebie dobry. Świat. Odpowiada tym samym. Dzięki. Cześć.